Każdy chciałby być kelnerem, ale niestety to nie jest tak, że każdy może być kelnerem. Nie każdy może być lekarzem, nie każdy może być prawnikiem. Może też nie każdy może być, powiedzmy sobie, dziennikarzem. I tak samo nie każdy może być kelnerem. Żeby być kelnerem, trzeba rzeczywiście mieć pewne predyspozycje. Talerze może przynosić każdy, gotować może każdy, ale czy każdy potrafi? No, nie zawsze. Myślę, że warto byłoby przypomnieć sobie o pewnych cechach, jakie kelner powinien rzeczywiście cechy mieć, jakie, które będą decydować o tym, że ten gość faktycznie będzie się dość wspaniale czuł w naszej restauracji i przede wszystkim będzie chciał do nas wrócić, a może wrócić do tego kelnera, tak? Jeśli mówię o kelnerze, to też tak jakby chciałbym wyjaśnić pewną rzecz. Mówiąc o kelnerze, mam na myśli zarówno kobiety, jak i mężczyzn. I nie dzielę tutaj, że akurat panie są bardziej preferowane, czy panowie są bardziej preferowani. Wszystko zależy to od działalności wewnętrznej restauracji. No i oczywiście pory dnia. Na pewno lepiej paniom będzie się pracowało na śniadaniach, a lepiej panom w nocy. I chyba zresztą to jest tak jakby oczywiste. Lepiej będzie się pracowało panom tam, gdzie trzeba te stoły nosić, dźwigać, przestawiać i tak dalej, a kobiety bardziej do, powiedzmy sobie, częściej łatwiej będzie pracować w kawiarni, podać kawę, herbatę, podać uśmiech, tak? I o tym właśnie chciałem powiedzieć, że cechy kelnera składają się na tą wspaniałą obsługę, jeśli rzeczywiście te cechy posiada. Już tu wymieniłem jedną i powiedziałem uśmiech. Wrócę do niej za chwilę, ale najpierw bym powiedział o takiej bardzo ogólnej, jednej z bardzo ogólnych cech. Chciałbym, żeby zarówno restauracja, jak i kelner byli gościnni. Bardzo często wiele osób, z którymi spotykam się na szkoleniach, pytam, czy są gościnni. Tak po prostu gościnni. A zazwyczaj w domu jesteśmy gościnni. Albo powinniśmy być gościnni, albo umiemy być w domu gościnni, czy umiemy być w pracy gościnni. Akurat w pracy w restauracji ta cecha jest jak najbardziej wskazana. Gościnność. Tak, gościnność może się różnie przejawiać. Jak już mówimy o gościnności, to chciałbym też, żeby kelner tak zwyczajnie, po ludzku, lubił gości. Jeśli rozmawiam z kelnerem i pytam, dlaczego chcę pracować, słyszę przeróżne cechy. Rzadko się zdarza, żebym usłyszał, że ktoś mówi, chcę to robić, bo lubię gości. Jeśli kelner podchodzi do stolika i te osoby, które tam siedzą, on lubi, to już zupełnie ten świat wygląda zupełnie inaczej. Tak samo w każdej branży jest. Warto, żeby lubić gości, lubić to, co się robi. Tak, oczywiście, i tu będzie kolejna cecha, jeśli mówimy o czymś, że kelner lubi to robić, to od razu kłania nam się cecha talent. Dlatego na początku zaznaczyłem i powiedziałem, że nie każdy może być kelnerem. Ale tak jak powiedziałem, nie każdy może być bardzo dobrym piłkarzem, tak? Bardzo dobrym ogólnie sportowcem. Nie każdy może być bardzo dobrym kucharzem. I tak samo w tym przypadku jest talent. Jest rzeczą, w którą w zasadzie się rodzimy i prawdziwi kelnerzy posiadają ten talent. Można to oczywiście zobaczyć w ich codziennej pracy poprzez te cechy, o których wspomniałem. Chciałbym oczywiście też, jak wchodzę do restauracji, żeby kelner witał mnie uśmiechem. Jeśli kelner się do mnie uśmiecha i widzi, jak ja wchodzę i ja też widzę ten uśmiech, to już wiem, że danie będzie uśmiechnięte i w zasadzie już nic się naprawdę nie może złego wydarzyć. Jak się do mnie uśmiecha, to wiem, że chce się po prostu mną zaopiekować tak normalnie, żebym czuł się w tej restauracji bardzo przyjemnie. I w zasadzie o to nam chodzi, żeby był cały czas ciekawy, interesujący klimat. Jak również, żeby tworzyła się między nami typowa, taka zwykła, prosta, ludzka relacja. Na pewno warto też zwrócić uwagę na inne cechy. Czasami się zastanawiamy nad pewnymi rzeczami, ale na pewno chciałbym pracować z kelnerami, którzy są uczciwi. No niby mógłbym tego nie mówić, ale cóż, no, jak w każdej branży, tak samo i w naszej branży, ta uczciwość jest czasami różna. Jeśli mówię o uczciwości, to zawsze mógłbym zapytać nawet naszych tutaj kelnerów, czy byłeś uczciwy, czy byłaś zawsze uczciwa. Ale tak jakby nie czekam na odpowiedź, ja po prostu zadaję pytanie, zadaj sobie pytanie, czy zawsze byłeś uczciwy. Nie odpowiadaj mi, zadaj sobie sam to pytanie. Myślę, że bardzo trudno jest być uczciwym, ale w tej branży akurat gastronomicznej uczciwość to rzecz wiodąca i jeśli będziemy uczciwi,
łatwiej będzie się nam pracować, łatwiej będzie obsługiwać nam gości, łatwiej będzie być uprzejmy, bo to jest ważne, żeby być uprzejmy w stosunku do gości. Z tym związana jest etykieta. O tym w ogóle w zasadzie się nie mówi, że w świecie hoteli, restauracji, bo to kwestia jest połączona, czasami nie zauważamy i nie wiemy dlaczego pewnej etykiety, a tu powinna być pewna etykieta. Nawet spotykam się z osobami, które gdzieś od czasu do czasu bywają lub bardzo rzadko bywają w restauracjach i nieraz podkreślają, aha, zauważyłem ten inny język, tak? Tam się inaczej mówi. Dla mnie tak jakby słowa, których używa się w restauracji, też w pewien sposób powinny być magiczne. Zawsze mówię, że przed wejściem do restauracji, albo w zasadzie może nawet do szatni pracowniczej, powinno być napisane, tutaj mówi się ładnie. Jak się nauczymy ładnie mówić, tak? Może początkowo w domu, niektórzy w szkole, to potem bardzo nam się to przydaje. Jak przychodzimy pracować, a często pracujemy nie po 8, a po 10, 12, a nieraz więcej godzin, to fajnie by było mówić po prostu do siebie ładnie. Inteligencja, takt, oczywiście też znajomość języków obcych na pewno pomaga. To są wszystkie cechy, które jak najbardziej są na co dzień nam potrzebne, czy lojalność. Chciałbym, żeby kelner nie wynosił informacji z tego świata restauracji poza nią. Tak. Bardzo często tak jest, że gdybyśmy komuś opowiedzieli przypadkowemu, co wydarza się tutaj w restauracji, choć to nie są jakieś bardzo sensacyjne rzeczy, ale nawet takie zwykłe, proste rzeczy nieraz są bardzo dziwne. Nawet sam napiwek dla osób, które nigdy nie pracowały w restauracji, pracują w sklepie, dla nich napiwek w zasadzie nie istnieje, a tu jest zawsze trochę inaczej. Tu kelner może przyjść do pracy i nie mieć pieniędzy, a wyjść i mieć, tak? Bo dostanie napiwek. I trudno jest to sobie wyobrazić, być może w innych zawodach, tutaj nie, ale to jest bardzo ciężka praca i nie jest najlepiej płatna, może tak powiem. Wszystko, o wszystkim decydują w tej sytuacji akurat napiwki. Oczywiście punktualność kelnera jest bardzo ważna. Jeśli ma przyjść na 9, to chce, żeby był na 9, a nie na 9.15. Jeśli on przyjdzie na 9.15, to już od 9 do 9.15 zrobię to, co on miał zrobić, bo być może tak mam zaplanowane i 15 po 9 już jest za późno, musiałem zrobić to sam. A więc tak jakby on przychodzi spóźniony i cóż, i w zasadzie mógłbym powiedzieć, że proszę przyjść za 2 godziny do pracy, bo ja już swoją pracę zrobiłeś, tak? Zrobiłem, a więc taka odpowiedzialność też punktualności jest, tutaj jest bardzo ważna. Tu każda minuta bardzo często w restauracji jest dokładnie rozliczona. A więc to przynajmniej takie podstawowe cechy, na które każdy z kelnerów powinien zwrócić uwagę i sam w sobie wiedzieć, że powinien to mieć, tak? Tak jak wspomniałem wcześniej, a więc też spuentuję, że kelner to aktor i jeśli rzeczywiście taki jest, to jest bardzo dobrym kelnerem, a aktor wiadomo, że jak przychodzi i ma zagrać w sztuce, to się przygotowuje. I tak samo chciałbym, żeby kelner, który przychodzi do pracy, był jak aktor, który przychodzi do pracy i jest przygotowany do tej pracy. Pozostaje pytanie, że tak jak wcześniej pokazywałem tutaj składanie, rozkładanie obrusa, ile lat trzeba pracować, żeby się przygotować do tego, aby umieć ten obrus złożyć i rozłożyć. Niektórym kilka lat również na to brakuje i bardzo często tak jakby mylne mamy pojęcie ku temu, patrząc na kelnera, który pracuje 20 lat, wydaje nam się, że może być naszym źródłem wiedzy, może nawet powiedzmy sobie naszym wzorem, a w zasadzie pozostaje nam na końcu zadać pytanie, co on robił przez 20 lat, że nie awansował. No i to już jedno przeczy drugiemu, także wydaje mi się, a raczej jestem nawet pewien, że kelner bardzo szybko może dojść do profesjonalizmu, jeśli rzeczywiście rozumie swoją pracę.